Oglądacie Państwo program Wolne Głosy. Witam serdecznie po przerwie. Witam również mojego gościa. Dr Krzysztof Kucharczyk, biotechnolog, jest Państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, cały czas walczymy z pandemią, walczymy z wirusem COVID-19 i trochę już mieliśmy takiej nadziei w sobie, a nawet nie trochę, tylko więcej, że to jest ostatnia prosta. Okazuje się, że szczepienia niestety stanęły w miejscu, a na horyzoncie pojawia się kolejny wariant o nazwie Lambda. Zapytam pana doktora na początek, czym ten wariant charakteryzuje się i czym różni od poprzednich? Tak, jak już kilkukrotnie rozmawialiśmy, to jest naturalne zjawisko w przypadku tego wirusa, że on w trakcie namnażania się, zakażania kolejnych osób, replikuje się, wytwarza swoje kopie, ale robi to bardzo niedokładnie i w związku z tym przy każdej okazji powstają mutacje, czyli błędy w jego genomie, które właśnie nazywamy wariantami, jeżeli one cechują się jakimiś nowymi, wyróżniającymi się własnościami jako zbiór takich zmian. I w przypadku wirusa wariant tego Lambda, który notabene został odkryty ponad rok temu po raz pierwszy w Ameryce Południowej, w lipcu dokładnie 2020 roku, pojawiły się mutacje, które wcześniej były znane. Jedna jest z nich nowa, tylko że nie występowały razem. Podobna sytuacja była w przypadku wirusa Delta, tego angielskiego, że tam też w tym białku S, które używamy do immunizacji jako główny składnik szczepionek, te nowe wersje wirusa, które się pojawiają, zmieniają te białko S. No i największy problem, jaki z tego dla nas wynika, to jest to, czy jeżeli ktoś już się zaszczepił tą szczepionką zrobioną z oryginalnym białkiem, bez tych wszystkich zmian, czy ta szczepionka w skuteczny sposób ochroni go przed właśnie tym kolejnym wariantem. Na tą chwilę wydaje się, że tak. Rzeczywiście kilka dni temu pojawiły się omówienia takiej pracy japońskich badaczy, którzy scharakteryzowali trochę głębiej ten wariant Lambda i stwierdzili, że on wydaje się, że ma większą zakaźność i być może też będzie w stanie unikać odpowiedzi immunologicznej wygenerowanej przez szczepienia. Ale te dane, te sugestie autorów, które były z początku lipca, tak naprawdę no nie do końca się sprawdzają w tej chwili, więc na tą chwilę jest to kolejny wariant z nowym zestawem mutacji, wcześniej nieobserwowanym. Tym niemniej, podkreślam, on został wykryty w Ameryce Południowej w lipcu 2020 roku. A czy wiemy już, czy możemy mówić w ogóle o tym, jak będziemy przechodzili ten wariant wirusa? Czy takich informacji jeszcze nie ma? Autorzy tej pracy sugerowali, że być może on ma większą zakaźność i większą oporność, czy zdolność do unikania tych przeciwciał, które powstają w naszym organizmie w wyniku szczepienia. I tą sugestię no, pisali w momencie, to tylko pokazuje, jak szybko się ta sytuacja epidemiologiczna zmienia i ta wiedza jest naprawdę, wymaga weryfikacji, tak jak pani spytała, czy możemy. Jedno doniesienie, mnóstwo kopii z tego doniesienia w mediach, no i nam dyskutujemy dzisiaj, czy ten wariant jest inny niż nie. Zwrócę uwagę, że wariant tak zwany brytyjski Delta, który był wykryty w Anglii też ponad rok temu, wydawało się, że zdominuje Anglię, ale w tej chwili Anglicy mają małą falę kolejną, ale jeżeli chodzi o zakaźność i oporność przed skutkami, unikanie szczepionek, to tego problemu nie obserwujemy. I podobnie jest, odpowiadając już wprost na pani pytanie, w Chile, gdzie autorzy tego artykułu wskazywali, że wiosną był tam duży wzrost zakażeń i wiązali to właśnie z tym szybkim rozprzestrzenianiem się tego wariantu Lambda. To tym niemniej w tym momencie w Chile właśnie liczba dziennie diagnozowanych przypadków z wiosny, gdzie to było około 8 do 10 tysięcy, spadła do 1000, więc o 90% zmalała. Więc gdyby ten wariant był rzeczywiście tak silniej zakaźny i gdyby był w stanie unikać ochrony wywoływanej przez szczepienia, no to nie zmalałby o 90% w ciągu następnych kilku tygodni. Więc na tą chwilę wszyscy możemy tylko wnioskować, tak jak
przed chwilą to Państwu przedstawiłem na podstawie obserwacji epidemiologicznych w danym kraju. Bo i to są obserwacje oczywiście pośrednie, bo nie mamy takich pełnych danych, jaki wariant w każdym regionie Chile dominował i czy rzeczywiście te osoby, które przechorowały, to miały wariant lambda, czy może delta, czy jakiś inny. Te dane będą dostępne pewnie za jakiś czas i dopiero wtedy będziemy mogli w pełni na Pani pytanie odpowiedzieć, czy ten wariant ma jakieś inne cechy, oby nie gorsze, oby nie groźniejsze w stosunku do poprzednich. Na tą chwilę obserwujemy cały czas wymianę. Zwrócę Państwu uwagę, że ten wariant, tak zwany Wuhan, ten pierwotny, który pojawił się na początku 2020 roku, później w kwietniu był w Polsce, już go w ogóle nie wykrywamy. W czerwcu ubiegłego roku już w zasadzie nigdzie nie był wykrywany. To, tak jak wspomniałem, ten wirus w sposób naturalny cały czas mutuje. Te nowe warianty sprawiają, że wypierają te pierwotne, bo się troszeczkę lepiej dostosowują do nowego gospodarza. To jest wirus zwierzęcy i on w ludziach replikując pojawiają się takie warianty, które tą replikację i zakaźność mają nieco większą. Proszę bardzo. Panie doktorze, ja bym chciała zapytać o szczepienia. W Polsce podano ponad 35 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19, natomiast podanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 rozważa coraz więcej krajów. Niektóre, jak na przykład Izrael, już stosują zastrzyk przypominający, choć wciąż nie ma dowodów, że zapewni on lepszą ochronę. Czy w Polsce należałoby rozważać podawanie trzeciej dawki? W tych krajach, o których Pani wspomniała, ta trzecia dawka jest podawana dla osób, które są w grupach najwyższego ryzyka, czyli osoby ciężko chore w czasie chemioterapii, osoby po przeszczepach, czyli z taką celowo obniżoną zdolnością do odpowiedzi immunologicznej. Więc u tych osób wydaje się, że ta trzecia dawka może mieć sens, bo każde podanie tego szczepionki, nawet jeżeli to jest ta sama, bo nie zmieniliśmy tego antygenu i cały czas przypomnę, że jest to wariant białka S, które pojawiło się w Wuhan i już od czerwca ubiegłego roku nikt tego wirusa dokładnie tego nie widział, ale białko też się w tym obszarze nie zmienia tak znacznie, chociaż są już warianty, które potrafią się namnożyć do 1000 razy wyższego poziomu niż ten pierwotny wariant w czasie zakażenia i w ciągu 1 do 2 dni szybciej, aniżeli ten pierwotny wariant, który w zasadzie szczyt skopiowanych cząsteczek namnożonych przypadał na 5 dzień, to teraz są już te warianty delta, które replikują się zdecydowanie szybciej. Wirus się dostosował do nowego gospodarza. Ale to ciągle jest ten sam wirus, jeżeli chodzi o tą jego immunogenność. Jeżeli nawet niektóre fragmenty tego białka się zmieniają, to szczepionki, które były używane, ciągle nas chronią. Ale to jest jedyna skuteczna odpowiedź. I u osób, które z natury swojego stanu zdrowia, bardzo na przykład zaawansowanego wieku lub z tytułu właśnie chemioterapii lub innych leków, które znoszą zdolność do odpowiedzi immunologicznej naturalną, u tych osób rekomenduje się, że to jest sensowne, żeby powtórzyć to szczepienie, bo wtedy po każdej takiej dodatkowej dawce układ odpornościowy wzmaga ilość syntetyzowanych przeciwciał i w przypadku zakażenia będziemy lepiej chronieni. Tym niemniej u osób, które przeszły zakażenie lub uzyskały te dwa szczepienia na tą chwilę, nie wydaje się, że było to potrzebne. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Tak jeszcze tylko na koniec zapytam pana doktora, jak przekonać dzisiaj Polaków, którzy są sceptyczni do szczepień? Bo lekarze mówią, że to jest jedyne wyjście, aby zminimalizować właśnie ryzyko, ale też aby uniknąć lockdownu. Chyba dokładnie to jest to, że ta liczba zakażeń prawdopodobnie będzie teraz w Polsce rosła. W konsekwencji będziemy musieli się bronić, ale dlaczego się chcemy bronić? I odpowiadając na Pani pytanie, dlaczego się warto szczepić? Głównie dlatego, że wśród osób, które się jeszcze nie zdążyły zaszczepić, mogą być osoby, dla których ten wirus wywoła niepożądane działania, takie dosyć ciężki przebieg choroby. I są osoby młode, które prawdopodobnie miały niezdiagnozowane jakieś choroby i teraz ten wirus w trakcie zakażenia wywołał, czy skorzystał z ich tych słabych punktów, czy to w kardiologii, czy w neurologii.
I żeby uniknąć tego, to jest jedyna droga, to się zaszczepić i wtedy to ryzyko maleje radykalnie. Jeżeli ktoś się uważa, że jest bardzo zdrowy, to musi porozmawiać z lekarzami w szpitalach, jak zdrowe osoby biegające, wysportowane trafiały na oddziały i to niestety w ciężkim stanie i to wtedy już jest trudno pomóc, bo nie mamy takiego leczenia skutecznego na końcu. Tym niemniej druga rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, że jeżeli się nie szczepimy, to jesteśmy naturalnym gospodarzem dla tego wirusa. Wirus zakaża takie osoby i właśnie w nim mogą powstać zmiany, które będą bardziej patogenne albo bardziej zakaźne. Jednym słowem, wtedy taka osoba bierze odpowiedzialność już nie tylko za siebie, że może, oby nie, wydarzyć jej się jakiś kłopot zdrowotny. Ale i za swoich bliskich, prawda? I za nas wszystkich, tak. Bo ten lockdown to są konsekwencje. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te jakże ważne słowa. Mam nadzieję, że ta liczba szczepień w Polsce będzie się zwiększać jednak. Doktor Krzysztof Kucharczyk, biotechnolog, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu. Dziękuję bardzo. A ja naszym widzom dziękuję za wspólne popołudnie. Już za chwilę wolne głosy, Zagranica. Do zobaczenia.